No dzień dobry, dzień dobry. Przyszedł się z wami przywitać Hoho. Nie, człowiek, który wygląda jak ze śmietnika z włosami jak Hoho. O tak. O tak. Tak zostaje pięknie tutaj cały czas nagradzana komentarzami. No i okej, zobaczymy, kiedy się to pani znudzi. Pani Ewa zmieniła się w panią Martynę. Nikt się zmienił, zdjęcie się zmieniło, chamstwo pozostało. Dobra, nałożyłam peeling, ale ja wczoraj zrobiłam kroków. Słuchajcie, wczoraj poszłam ze znajomymi z pieskami na pole. Była nas bardzo duża grupa, tych piesków było dużo. Te pieski były różne, wszystkie były grzeczne, ułożone, cudowne. Byliśmy na tym spacerze aż 2,5 godziny. Ja wróciłam do domu po 21 grubo i zrobiłam prawie 16 tysięcy kroków wczoraj i pięta wieczorem to już mnie tak bolała, że nasmarowałam sobie ją dwa razy maścią. W nocy też raz nasmarowałam i teraz jest w miarę. Myślałam, że nie będę mogła stanąć na nogę, ale jest w miarę. Muszę się dzisiaj zmobilizować, żeby w końcu zamówić te wkładki supinujące, które zalecił mi ortopeda. Tylko jak tak szybko zerknęłam, to ja widzę tam same wkładki dla dzieci. Więc no muszę się dzisiaj tym zająć, poszukać, albo nawet podjechać do sklepu ortopedycznego, może do nas do Stargardu. Chyba na Wojska Polskiego jest taki sklep. Może nawet się przejść, nie? I zobaczę, no bo według niego ból mojej pięty to nie ostroga, a wynik poślawienia nóg. I tak, ja koślawię nogi od dziecka, zawsze babcia mi mówiła, że koślawisz te nogi. No i co miałam zrobić? No po prostu taka budowa i tak się działo. I ja z tym koślawieniem nóg byłam parę lat temu u ortopedy, ale on powiedział, że póki mnie nic nie boli, to tutaj się nie ma czego czepić i nie ma co robić. No i teraz, kiedy mnie ta pięta boli od lutego, ja myślałam, że to najpierw ostroga. Cały czas byłam przekonana, że to ostroga piętowa. To według pana młodego ortopedy z Medicover, to jest wynik koślawienia nóg. Mam jeszcze jedną wizytę u ortopedy, u którego jesteśmy pod stałą opieką całą rodziną, ale dopiero chyba około 20 sierpnia, więc jeszcze chwileczkę. I tam wiem, że jak pójdę, to pani póki co, pierwsze co to powie, robimy rezonans. Tu nie ma jakby co czekać, tak samo z biodrem. Więc no, jeśli chodzi o pana ortopedę z Medicovera, to tak. Jeśli chodzi o kolana, przed temu rezonans powiedział, że tutaj, no, to są stany zwyrodnieniowe. Tu nie ma nic gorszego. Całe szczęście. No łękotki tam no, są po prostu zwyrodniałe i tutaj tylko i wyłącznie rehabilitacja. Jeśli chodzi o piętę, no to wkładka, a jeśli chodzi o biodro, on by zalecił zdjęcie. Ja mówię, nie rezonans, on mówi, nie, na początek zdjęcie. A wiem, że jak pójdę do mojej pani ortopedy tu w Stargardzie, to ona nie uznaje zdjęć, całe szczęście. I ona od razu wysyła na rezonans, także cudnie. Będzie mnie czekał kolejny rezonans, według mnie. Tak mi się wydaje. Mam taką nadzieję. O tak. Liczę na to. Ja wczoraj zjadłam takie 1700 kalorii, więc super. Rano z Karolką no, poszłyśmy na kawkę, więc no, zjadłyśmy sernik z polewą pistacjową. Potem wpadł lód, po drodze tak chodziłyśmy po mieście, to było tak gorąco, więc wzięłyśmy sobie małego loda, zjedłyśmy, no i o godzinie 16 zjadłam sałatkę z kurczakiem, z fetą, z nasionami, orzechami, no było tej sałatki bardzo dużo, była pożywna, konkretna, pyszna. Przepraszam, perfumki. Dzisiaj Persif. Wyspałam się dzisiaj. Zasnęłam jak dziecko po tym maratonie. Nie wiem nawet kiedy. Nawet nie wzięłam tabletki na sen i spałam 5 godzin, tak jak wczoraj. Dla mnie 5 godzin to jest luksus, podczas gdy ja śpię godzinę, 2, 3.
Na raty. No to 5 godzin spania ciągiem to dla mnie po prostu jest cudo. Więc jestem wyspana, mogę tak powiedzieć, chociaż nie wyglądam, wiadomo, no bo tego snu po prostu jest za mało, no umówmy się. Jest go po prostu za mało. Ale póki co jest dobrze, energia jest. Więc lecimy na półkolonie. Fifi dzisiaj jedzie do stadniny koni i do takiej małej agroturystyki. Tam będą karmić zwierzaczki, będzie przejażdżka końmi, powozem i będą mieli ognisko, także cudownie. Mega te półkolonie, mega. Dobra, to ruszamy. Upiekłam właśnie ciasto, jak widziałyście przed chwilką. Chciałabym Wam oddać zapach. Klasyczne kruche maślane z przepisu z Niblomixa ze śliwkami. Mamy dwie blaszki, czertownicę i mniejszą blaszkę. Ponoć zaraz przyjdzie Luny, kolega na domowe przedszkole, bo znajomi lecą do pracy i lecą na miasto. Ja wiem, żeby piesek nie siedział sam w domu, będą sobie pieski hasały po ogrodzie. No i tak wczoraj właśnie na tym spacerze psim, żeśmy tak rozmawiali i od słowa do słowa mówię, że będę piec ciasto. Ja mówię, o 10:00 będzie gotowe. No, także jest godzina 10:00 i zaraz pewnie przeprowadzą Misia, mam nadzieję. My dzisiaj po południu też jedziemy do gości na kawkę, dlatego jedno ciasto zabiorę ze sobą. Kupię też lody, te cytrynowe z Biedronki. Sobie posiedzimy, bo nie widzieliśmy się już 2 miesiące. Więc no już jakby trochę tęsknimy za sobą. Fajnie mieć takich przyjaciół, którzy tęsknią. Znajomych, którzy tęsknią. Przyjaciół, znajomych. Przyjaciół to duże słowo, jak się okazało. Życie mnie tego ostatnio nauczyło, że słowo przyjaźń nie do każdego pasuje. Może tak. No ale tutaj akurat oni są fantastyczni. Do nich pasuje. No, chociaż przez wiele, wiele lat myślałam, że do innych osób też pasowało. Okazało się, że nie. No nieważne. W każdym razie zjadłam przed chwilą przepyszne śniadanie. Było tego bardzo dużo, bo aż ponad 800 kalorii. Szczerze powiedziawszy, chyba trochę za dużo zjadłam, ale okej, myślę, że to mnie będzie trzymało spokojnie do obiadu. Miałam tam bułkę wysokobiałkową z awokado, sadzonym jajkiem, do tego były pomidory z serkiem wiejskim, więc tutaj wyszło aż 42 gramy białka, cudownie, i tylko 26 gramów węgli. No ja staram się o to, żeby tych węgli było mniej, zdecydowanie mniej, więc cudnie, muszę podlać swoje begonie, bo zaraz mi dziewczyny tu padną
i biorę się za robotę. Póki mam siłę, póki mam energię, póki mnie nic nie boli, biorę się za robotę. Mam dużo prania, mam dużo sprzątania, odkurzania, kurzy, bo ja przez ostatnie 2 tygodnie, kiedy byłam totalnie, można powiedzieć, wycięta z życiorysu, nie robiłam nic, więc tego się nagromadziło. I zaczynam tutaj od salonu, bo tutaj jakby najwięcej spędzamy czasu. Obiady, goście i tak dalej, więc tutaj się siedzi. Także biorę się i widzimy się później. No ja póki co mam energię, mam, więc działam. Zaczęłam sprzątać w kuchni. Złożyłam pranie, wstawiłam kolejne. Powiesiłam te, które rano wsadziłam i działam, działam, działam. Zróbmy test mojego nowego super odkurzacza. No, właśnie te rurki białe, które tutaj mąż połączył, trzeba pomalować na czarno. I fragment już tu mi się udało. Tam jakby w rogu nie trzeba na ścianie, bo tutaj będzie szafa. Ale właśnie tutaj do grzejnika. Brani kluski. Przychodzę do Was troszkę się ogarnąć, pomalować, bo będziemy jechać później do znajomych, ale ja tu właśnie sprzątam w domu, też chciałabym, no być może zaraz chociaż jeden film, żeby tutaj już powynosić te rzeczy, więc się pomalujemy troszkę. I co byśmy dzisiaj użyli? Paece. My Skin Icon w kolorze migdałowy 3C Almond. Bardzo fajny podkład. Naprawdę polecam. Gdzie jest moje lusterko? Bo mąż wczoraj pożyczył i nie oddał. Ten podkład wygląda jak druga skóra. To jest ten typ podkładu, który ja uwielbiam za to, że właśnie wyglądają tak, jakby ich nie było. On daje, zobaczcie, ładny taki satynowy blask, a przy tym naprawdę pięknie się trzyma. Ładnie kryje. I on wcale nie jest leciutki w konsystencji. On jest taki dość gęsty, ale pięknie się rozprowadza i pięknie wygląda. I już. To jest koniec. Rachu ciachu.
Po prostu jest przepiękny. Przepiękny. Odrobina korektora. Mnie po tych wczorajszych krokach, słuchajcie, rano pięta nie bolała, bo była nasmarowana. Smarowałam i wieczorem, i w nocy dwa razy, ale jak zaczęłam się tutaj krzątać po domu, bo chciałam trochę posprzątać, no to znowu tak boli, że ledwo chodzę. Więc już wzięłam leki. Nasmarowałam tą girę. Jaki urok to straczka. Nie może być dobrze, nie? Nie może być dobrze, choćbyś człowieku chciał i choćby skały, wiadomo co? Nie da się. Po prostu się nie da. Zawsze coś. Także szybciutko się pomaluję. Nagram chociaż jeden filmik. Chyba dzisiaj nagram home decor, hall i zakupy właśnie domowe, bo no chcę już tutaj to wszystko powynosić. Oglądałam dzisiaj filmik Ani Gleń i Ania, jakiś tam sprzed paru tygodni, i Ania bardzo lubi ten puder pod oczy od Maksimetki. Ona się nie zachwyca, że mgiełka i tak dalej. No, ja mam lepsze pudry. Naprawdę, PZ Puff Cloud i teraz ten, który używam, czyli Lovely, dla mnie są lepsze. Owszem, tamten jest mgiełką, ale ja mam wrażenie, że on jest taką grubi. Ten z Lovely tak pachnie intensywnie, że ten od Maxi jest grubi i zmielony jednak. Od tego z Lovely czy od PZ Puff Cloud. Ale ten z Lovely to jest po prostu hit. To jest po prostu hit. Wczoraj testowałam go na live i no, jestem w szoku, jak to wygląda. Zero porów. Zero. Muszę go kupić moim dziewczynom, bo jest fenomenalny. Fenomenalny. Wygląda przepięknie, no. Przepięknie. I co dalej? Nie mam żadnego pędzla. Dobra, może najpierw brewki. Nie tak dużo, bo ci się zaraz połamie. Będziesz beczeć. A ja przed chwilą chciałam być dobrą żoną i pomóc mężowi. Chciałam pomalować te rurki, słuchajcie, które mąż zamontował do grzejnika. No i super, jakby pierwsza część pięknie farba pokryła, a druga część zaczęła mi się ważyć na tych rurkach. No i napisałam do męża, że coś się waży, a on do mnie pisze: Kasia, to trzeba najpierw przemyć benzyną albo zmatowić i dopiero malować. Jakby przeszło mi to przez myśl, kiedy to robiłam, ale pomyślałam sobie z drugiej strony, a może już to zrobił? I wiecie, nie zapytałam, chciałam po prostu, żeby było szybciej, w sensie, żeby pomóc, żeby to nie było, żeby nie wszystko było na jego głowie. No i zmyłam te zważone, tą zważoną farbę benzyną ekstrakcyjną, owszem. Ale mąż mówi, że nie robił jeszcze próby szczelności, więc jakby no, za szybko trochę chciałam to zrobić. No nic, no. Może po południu zrobi tą próbę i będziemy mogli pomalować. Tu chodzi o ten fragment właśnie przy samym grzejniku, bo tam dalej przy ścianie pięknie to wyszło. I pięknie się ta farba trzyma, a tutaj no się coś porobiło. No i chcieli pomóc. Chcieli po prostu pomóc. Zawsze tak jest, że jak chcę pomóc, to wychodzi źle.
Mój mąż zawsze mówi, że nadgorliwość gorsza od faszyzmu. Coś jest w tym przysłowiu, słuchajcie. Coś w tym jest. Dobra, w miarę równe wyszły. O dziwo. Brewki. Teraz bym chciała pęsetę. Ładnie tu już wszystko mam poukładane, ale musiałam gdzieś się włożyć, także jej nie widzę. Tu nie. Tu nie. Tu mam pęsetkę. A, tutaj pod szczotką włosów. No, jak miałam to zauważyć. Muszę dograć jeszcze właśnie końcówkę tych porządków w tej toaletce. Okej, okay. Teraz trochę żelu do brwi. Dzisiaj ze znajomą od piesków naszych, z tą, którą spacerujemy czasem z pieskiem i od tego naszego Gintera. Ginter to jest kolega Luny i on czasem przychodzi na służbę, tak jak dzisiaj był, pobawić się z Luną, ale dzisiaj Ginter nie był w nastroju. Ale chcemy z tą znajomą chodzić na basen. Znaczy ja sama chciałam chodzić na basen, jakoś tak mówię, że będę chodziła na basen, oto ona też chętnie ze mną pójdzie. I dzisiaj zadzwoniłam na OSIR, żeby zapytać, po ile jest karnet. I słuchajcie, karnet z kartą mieszkańca kosztuje 159 zł na basen i saunę, bo akurat taki pakiet mają. I w tych godzinach możemy korzystać z basenu, z zajęć aquafitness. Codziennie przez 2,5 godziny. Nie wiem, czy to ma sens, co powiedziałam, tak? Miesięczny karnet na wejście bez limitu. Wejść jakby, nie, że to nie jest karnet na wejścia. Tak dobrze mówię? To nie jest karnet na przykład, bo tak jak synkowi wykupowaliśmy karnet na naukę pływania, no to były 4 wejścia podczas miesiąca. A tutaj można chodzić codziennie, byleby pilnować tego czasu 2,5 godziny. Także super, bo ja bym chciała tak 3 razy w tygodniu na ten aquafitness chodzić jednak. No i kolega, który właśnie odbierał Ginterka od nas, mówi, że on zapyta w pracy o kartę Multisport. My kiedyś w poprzedniej pracy mieliśmy kartę Multisport, tutaj niestety nie mamy. I on mówi, że być może będzie szansa, żeby załatwić tego Multisporta za 40 zł za osobę i wtedy byłoby super. No, zobaczcie, jaka obniżka, nie? Zobaczymy, czy się uda. Nałożę dzisiaj sobie odrobinę cienia w płynie od Eveline. Ja go mam w kolorze Choco Glamour. To jest ta kolekcja właśnie Choco Glamour, która wyszła jakoś ponad rok temu.
A on jest właśnie bardzo delikatny, takie złoto-różowe, złoto-brązowo-różowe drobinki ma. Bardzo ładnie wygląda. Jest delikatny, zastygający. Będzie się długo trzymał. Jego też można nałożyć oczywiście jako formę bazy. Ja go nałożę tak sobie. I a propos bazy, to zamówiłam dzisiaj rano, zrobiłam zamówienie u Hani Glam Shop, bo Hania wczoraj na Instagramie wrzucała live'a ze świeżo wyprodukowaną bazą wygładzająco-matującą. Ponoć to jest majstersztyk. Zobaczymy. Zobaczymy. Ja baz raczej nie używam, ale co ta baza robiła faktycznie u niej na oczach, no jestem bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa. Nie była droga, bo Hania ma teraz promocję na urodziny. Kosztowała jakieś 27 zł, więc to jest nic tak naprawdę. Dobrze. I przelecę trochę rzęski burgundową maskarą. A, i zamówiłam też nowy tusz od Hani. Też ponoć jakiś super budujący. Zobaczymy. Z tej zalotki jestem tak średnio zadowolona od Hani. Tak, całe szczęście, że miałam ją w kalendarzu, ale ja już się czaiłam na tusz zalotka od Hani nieraz, bo ponoć robił super efekty. No, na moich rzęsach szału nie było. Więc zamówiłam tusz, właśnie bazę. Zamówiłam klej do rzęs, bo mój cicatrice się kończy, a jestem ciekawa właśnie tego od Hani. I zamówiłam jeszcze puder, ten podkład w kompakcie, taki szybki. Zobaczymy. Wzięłam w kolorze śniadym. Mam nadzieję, że nie będzie za jasny. No i okej. Ładnie to oczko wygląda. Bardzo ładnie. Może bym dała jeszcze troszkę drobinek od Eveline. Chociaż to by bardziej pasowały takie srebrno-różowe, aniżeli złote. Ale tylko tak, żeby pomikać. O. Sprawdźmy, jak to wygląda. No i okej. I na razie to musi wystarczyć, a później zrobimy konturowanie twarzy. Rozplączę włosy, rozczeszę i przeskakuję do filmu z zakupami. No bo już. Co się dzieje, ja już chcę to sprzątać. Po prostu. Póki co. Rozłączam się. Wróciliśmy od naszych znajomych. Było pięknie. Było pięknie, ale jest już godzina 20:30, więc zbieramy się na kolejny dzień. Zrobiłam już śniadaniówkę Filipkowi. Zaraz jeszcze tutaj trochę poogarniam. Jutro będę musiała lecieć do Marty, wymienić spodnie na mniejsze, bo okazały się te, które ostatnio wzięłam, że są troszkę za duże. A jutro u Martusi granatowo-czekoladowo. Pięknie. Byłam jeszcze w paczkomacie, więc otworzymy paczuchę. Nie mogę się tego doczekać, co tutaj jest. David Hawkins, doktor nauk medycznych, nauczyciel duchowy i wykładowca. Technika uwalniania. Gruba ta książka. Mamy tu prawie 500 stron. Paragonik w środku.
Ja swoją książkę, pomimo tego, że tu jest cena regularna 67 zł, ja na Allegro zapłaciłam 48 i to oczywiście była najtańsza opcja, bo ja zawsze szukam najtańszych. Były też nawet i za 80 i za 50. Ale ja wybrałam tę najtańszą. Ale świetnie. Słuchajcie, jest zakładka. No to piękne, to dobrze, to fajnie. Otworzyłam na przypadkowej stronie, a tutaj mamy na stronie 117 uzdrawiająca moc miłości. Kolejna przypadkowa strona, odwaga. Samo poświęcenie. Przyzwalanie na smutek. Łagodzenie stresu. Długotrwała uraza. To będzie moja lektura na kolejne tygodnie. Cudnie. Mam nadzieję, że dam radę jeszcze dzisiaj ją zacząć czytać. Bardzo się cieszę. Przyszło mi też moje zamówienie z Temu, ale zamówienie z Temu zrobimy osobny filmik. A tutaj mam jeszcze zamówienie przypraw. I tak, sól kamienna kłodawska. Kilogram, ale te przyprawy pięknie pachną. Mamy. Ale pachną, słuchajcie. Wzięłam coś takiego. Przyprawa chińska. Wzięłam papryczkę chili z nasionami, czyli płatki chili. Czarnuszka. Kocham czarnuszkę do kanapki z pomidorem, awokado, pesto i mozzarellą. Przyprawa do kebaba i gyrosa to akurat jest dla mojej kochanej sąsiadki, ale mam wrażenie, że to nie wszystko. Słuchajcie, muszę sprawdzić zamówienie, ale to chyba nie jest wszystko. Pięć, a może nie wszystko. Dobra. To jest na pewno dla sąsiadki, więc będę musiała rano zanieść. Muszę rzeczy polecą do kuchni. Dobra, ja póki co się rozłączam, bo no mam jeszcze tutaj trochę do ogarnięcia, no bo nas nie było 4 godziny i muszę Wam powiedzieć kolejny progres mojego pieska. Ta dziewczyna mnie po prostu zaskakuje. Została dzisiaj sama na 4 godziny po południu na podwórku. Codziennie jakby wydłużaliśmy jej ten moment zostawania. No lepsze to niż żeby siedziała w domu, tak nam się wydaje. A na dworze zawsze, wiecie, ktoś do niej pogada.